chciałam zaprotestować przeciwko fundamentalnemu łamaniu praw człowieka w sobotę. Dowiedziałam się z wydania Faktów w TVN-ie, że rok temu tutaj doszło do złamania wielu konwencji o tym mówiących. Doszło do śmierci młodego chłopaka, przed którym stało całe życie. Jako członkini organizacji, która na swoich sztandarach ma prawa człowieka, nie mogę na to pozwolić, żeby do takiego czegoś dochodziło w moim kraju. Minister, degradując, usuwając oprawców Igora z tej z policji, postąpił dobrze, ale myślę, że jeszcze wiele drogi jest przed nami, jeśli chodzi o proces legislacji, by do takich rzeczy nie dochodziło. Przyszliśmy tutaj, żeby upamiętnić śmierć Igora Stachowiaka, który poniósł śmierć na tym posterunku w wyniku porażenia paralizatorem w zeszłym roku. I jak teraz zresztą ujawniono nagrania z tego zajścia, które właśnie rzucają nowe światło na tę sprawę, gdzie wcześniej twierdzono, że on był agresywny, wyrywał się, podczas gdy właśnie według nagrań to w trakcie rażenia paralizatorem był skuty, nie stawiał żadnego oporu, w związku z czym można uznać, że w zasadzie użycie paralizatora to w zasadzie były tortury. Jesteśmy tutaj po prostu, żeby spokojnie po prostu upamiętnić śmierć przez położenie kwiatów, położenie zniczy, natomiast poza tym to po prostu uważamy, że takie zdarzenia nie powinny mieć miejsca w Polsce, w tym kraju, po prostu w kraju demokratycznym, w którym policja po prostu powinna przestrzegać podstawowych praw człowieka i nie traktować w ten sposób zatrzymanych osób.